Co roku gromadzimy się w naszych domach przy wspólnym stole, przy choince, przy śpiewie kolęd, a także w naszych kościołach, by wspominać pamiątkę przyjścia Zbawiciela na ziemię. Ale w Ewangelii i w kolędach słyszymy to słowo dziś. Dziś się narodził wam Zbawiciel Chrystus Pan. I życzę wszystkim wiernym naszej archidiecezji, wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego, a w sposób szczególny tym, którzy pozostają w domu, często nie mogąc udać się do kościoła, by Chrystus napełnił wasze serca pokojem, by umocnił wiarę, by wlał nadzieję, by błogosławił naszej Ojczyźnie, by wzrastała w dobrobycie, by jak najmniej naszych bliskich musiało wyjeżdżać za chlebem. A Matka Boża Rodzicielka, Matka Pokoju, Matka Pięknej Miłości, niech strzeże nas od wszelkich złych przygód i niech broni nas i chroni od wszelkiego zła. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.